Witam was, moi drodzy, w kolejnym otwieraniu za ligę weekendową. Ostatnio graliśmy w sobotę na live'ie. Skończyliśmy live'a z wynikiem 9-2. Niestety w niedzielę nie było live'a. To się dowiedziałem w sobotę wieczorem, że po prostu nie będę w stanie w niedzielę większość tych spotkań rozegrać, dlatego też sobotę wieczorem dokończyłem sobie kilka meczów. No i niestety sobotę zakończyliśmy z nieciekawym bilansem, bo 11-4. W niedzielę zaczęliśmy od wstrzymania ekranu w wadzie mojego przeciwnika, więc automatycznie również miałem porażkę. No i przy bilansie 11-5 zostało mi 9 spotkań do końca. No i trzeba było wygrać 7 z 9, żeby mieć elitę. To nam koniec końców się udało. Jak zaraz możecie zobaczyć, będziemy razem z Marcinem otwierać paczki, odbierać nagrody. No i udało się wbić rekordowe 20 zwycięstw. U ciebie tam jak poszło? Już nawet nie pamiętam. Ja piłem tylko golda trójkę w sumie. Znaczy, ale w sumie nagrody i tak jakieś. Można coś tam ukuć, jakiegoś informa. Nie, zobaczymy. 25k i jedna mega paczka. Jesteś już? Tyfie? Jestem. Dobra, no to lecimy, odbieramy nagrody. Poszło. Aż jestem, kurde, ciekawy. No u mnie powiem ci, że całkiem fajnie wygląda. 75 tysięcy z końców. Dwie paczki za 50 tysięcy. No i paczka z tymi trzema informami. No, szczególnie ta ostatnia wygląda bardzo ciekawie. No, a właśnie, a propos, jakby ktoś nie widział, jaka jest drużyna tygodnia. No to prezentuje się tak. Ronaldo, Neymar. I reszta mnie w sumie nie interesuje tak naprawdę. Chociaż jest też Thiago, jest Verratti. Podolski zastrzeloną bramkę w ostatnim swoim spotkaniu reprezentacji Niemiec. Bardzo też fajnie karta wygląda. No i do tego polski akcent Piszek. Na pewno by się... Jeśli by się udało trafić jednego z tych zawodników, których wymieniłem, na pewno byłoby to bardzo, bardzo fajne. No jeszcze ten Szyrle nieźle wygląda. No ale zobaczymy. Mamy tak samo jeszcze paczki za ważne mecze, bo przed chwilą wyszły. To też sobie otworzymy. Dobra, co, lecimy najpierw z ważnymi meczami, czy otwierasz ten? Myślę, że ważne mecze. Mam tu dwie paczki, złote paczki zawodników premium. Złote paczki zawodników premium. Dobra, no to lecimy. U mnie poszło. No ale... U mnie bieda. No, u mnie czeka... A u mnie Angel Correa. U mnie moja. Domowicz... Zawsze się przyda. Halberg. A nie, to była złota paczka w ogóle premium, o. Aha, nie, ja otworzyłem zawodników. Zawodników jeszcze mam, to się machłem. Styl gry bram... Co to jest? Styl gry bramkarza podstawowy. No. A to można w coś takiego trafić? Tak, ale to jest w sumie nic nie warte. To jest nic nie warte, bo bramkarz ma zawsze podstawowy. Tak. Na wstęp, bez sensu. Dobra, ja lecę z następną. Złota paczka premium. Drednia, no ale zobaczymy. Nawet świecącej nie ma. Paczka zawodników otworzę. Nokautu nie ma. O, czyli ale jest flara duża. Tak? Duża flara, no. O, harta mam, 8-4. To zawsze się może przydać do jutrzejszego SBC. Możliwe, że wyjdzie. Zobaczymy. Jest Castro. Jest Vidal z Barcelony. Też te w sumie bez szału. Jakiś dwóch srebrnych. Ale też lecz. Okej. Ale to duża paczka. Duża złota paczka premium. No tutaj fajnie by było, żeby był jakiś świecący. No jest jeden, aż Modest. To akurat spoko, bo go wrzuciłem w SBC teraz przed chwilą z tym z Bundesligi, żeby podbić overall. To ja świecącego tutaj nie mam. Aha. Mam jakiegoś Turka jednego. Ale kondycja drużynowa. Bart. Nie źle. O, Klasen z Ajaxu. O, też mam kondycję drużynową. To też się przyda, bo Klasen będzie coś pewnie warty. No to mi została ostatnia paczka, ale w sumie ta najlepsza, mega paczka. Masz mega paczkę. Ja mam złotą paczkę, tylko że pramię. Prajnie jeszcze. To jest BC. No to ja jadę mega paczkę. No, poszło. Nie, bo kautu nie ma.
Nawet nie ma dużej flary, co się dzieje? U mnie też. Vasquez, Real, 8-2. O, u mnie jest dwóch piłkarzy Marsylii. Sanson i Weinker. Danzinho. Jakoś nie wiem, który raz trafiłem w sumie. Alberto Moreno. Powiem ci, że jak na razie nie rozpieszczają paczki niestety. Ale u mnie jeszcze dwie za 50. U mnie się skończyło. No i u ciebie ta najważniejsza. Dobra, za 50 poszła. Nie wierzę. Diego Alves, najlepszy. Za 50k. No bieda. No jest Moses. Słabo, jak na razie jest strasznie słabo. Następna paczka za 50 tysięcy. Nie ma walkoutu. Kurde, no co jest z tymi paczkami, halo? 83 Bender. Zawsze to grać Bundesligi, ale... Średnio, naprawdę, bez nadziei. Póki co. Ale jest Bellerin. No to w sumie... O, to może być parę tysięcy. W sumie nieźle. No, myślę, że z 10 tysięcy. Będzie, dobra. Paczka z trzema informami. Nie będziemy tutaj przedłużać, nie będziemy zatrzymywać czasu. Lecimy od razu. Był walkout? Jest walkout. O. Ale może ty ja. Nie jest źle, ale... Kurczę. Carlos Vela, najlepszy w paczce. Do tego Darida i Capino. Rankers. Olympiakosów. To w sumie ten Carlos Vela wydaje się być taki w miarę. Tutaj ten Capino Quixel. Darida. O, lekko powyżej Quixel. Może z 13 tysięcy. No i Vela, z tego co patrzyłem, chyba 4 dychy. Chociaż? No tak. 40 parę tysięcy. Chociaż tutaj jakiś łeb go licytuje za 250. No nawet niecałe. 40 tysięcy. Wele. On ma widełki do 300 tysięcy. No. Ktoś go licytuje za 250? Tak. To jest chyba kupowanie końców jakieś, bo to nie rozumiem. Nie wiem, już widzę, że Vela tutaj najtańszy jest po 29. 28 tysięcy. Także niestety nieudane zbytnie otwieranie. No ale na koniec jeszcze zobaczycie jedną paczkę, którą otworzyłem za SBC. Czyli też był fajny zawodnik Inform z poprzedniej drużyny tygodnia. Mam nadzieję, że wam się to będzie podobało. Bo karta naprawdę całkiem niezła.